Program pierwszy Polskiego Radia. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Kamil Wicik, Marcin Kusy i nasz gość Leszek Możdżer, wybitny pianista, kompozytor, producent, inspirator wielu działań i współtwórca wielu przedsięwzięć muzycznych, również kompozytor muzyki filmowej. Leszku, witamy Cię bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest zaszczyt być tutaj u Was w radio. To dla nas wielka radość, że możemy Cię gościć. Tym bardziej, że jesteś niemalże w przededniu wydania kolejnej płyty. Płyty, którą nagrałeś z przyjaciółmi Larsem Danielsonem i Karen Fresco. Beamo to będzie ta płyta, no i szykuje się rewolucja, na pewno jeśli chodzi o twoje podejście do twojego instrumentu. Trzy stroje, trzy instrumenty. Czego możemy się spodziewać? Trzy na raz fortepiany, tak, rzeczywiście, proszę państwa, tutaj rozbudowujemy skład, można powiedzieć, i instrumentarium nasze i używamy w tej akurat trasie koncertowej, którą w listopadzie będziemy grali, trzech fortepianów na raz. Także, no, tu chodzi o to, żeby jednak trochę powyginać te tonalności i się pobawić jako pianista, jako niewolnik 12 dźwięków, bo każdy pianista od pierwszych swoich lekcji ma do czynienia tylko z 12 klawiszami i to jest naprawdę niewola, bo nie ma tam ani jednego więcej. I gra się toczy o to, kto doskonalej opanuje te 12 dźwięków, 12 klawiszy i pod względem myślenia harmonicznego, melodyki, artykulacji, pauzowania, barwy dźwięku, równoczesności uderzenia, ale też zrozumienia, szybkości tego wszystkiego. Mamy wszyscy pianiści dokładnie taki sam tor przeszkód, to jest 12 klawiszy. A ja ich będę miał 3 razy 12, no to jest 36 już. A to wynika z czego? Z chęci przełamania pewnej bariery, pewnej, no nie chcę tego użyć, ale jednak użyję, pewnej sztampy, no tego się trzymajmy, czy reguły? Ja zacząłem poszukiwać w odrębnych strojach, bo gruchnęła taka wieść po internecie, że strój 432, a może ci z Państwa, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to jest na początku, jak Państwo pójdą na koncert, to koncertmistrz zawsze podaje dźwięk, do którego stroi się każda orkiestra. I ten dźwięk pierwszy, on ma jakąś częstotliwość. Jeżeli się przyłoży miernik do tego dźwięku, to miernik pokaże, ile dokładnie pełnych cykli na sekundę taki dźwięk wykazuje. I ten standard powszechnie przyjęty, to jest 440, czyli ten wysokość dźwięku A, tego dźwięku referencyjnego, dźwięku takiego, do którego wszyscy się stroją, to jest 440 Hz. No i gruchnęła wieść po internecie, że o wiele lepszy jest 432, bo 4 plus 3 plus 2 to jest 9, czyli święta cyfra, plus tam to całe środowisko rezonansowe i tak dalej, ale ja sobie po pierwsze uświadomiłem, że sekunda nie istnieje, czyli to nie jest żadne 4-3-2, bo sekunda jest po prostu faktem takim naukowym, powiedzmy jakąś umowną wartością, która we świecie nie istnieje. No i to był pierwszy takie moje podejrzliwe podejście, ale w międzyczasie już wytworzyłem ten fortepian 4-3-2, ale zacząłem grać na dwóch naraz. Ja generalnie chyba wolę nawet ten strój 4-3-2, on jest troszeczkę taki bardziej rozluźniony, troszeczkę inaczej moje ciało też na niego reaguje, tak jak na strój 440 zauważyłem, że zaciska mi się szyja, to na 432, jak słucham muzyki, troszeczkę takie lekkie rozprężenie czuję w klatce piersiowej, no ale kto by miał czasu i uważność z własnego ciała, obserwować własne ciało podczas słuchania muzyki, prawda? My jesteśmy wszyscy w myśleniu, ale to jest ciekawe, w ogóle niech Państwo może zaobserwują sami, który strój Państwu bardziej odpowiada. Też myślę, że to wpłynie znacząco na koncerty, bo koncerty waszego trio to jest zawsze magia. Jak się ostatnio spotkaliśmy, to mówiłeś, zawsze z fortepianem jest afera, a tutaj aż trzy fortepiany będzie mieć. Trzy afery, tak. No trzeba to wszystko przynieść, trzeba to przywieźć, trzeba to postawić na nogi, wnieść po schodach, nastroić, omikrofonować, zrobić próbę dźwięku, czyli no komplikuje się trochę sytuacja, bo trzy fortepiany na raz to jest jednak trzy razy więcej pracy. No tak, ale też i tej magii chyba będzie więcej, bo jak się ogląda wasze koncerty, twoje Zohara i Larsa, to tam się magia wytwarza i nawet zwykłeś czasem mawiać, że tu tak naprawdę o spotkanie chodzi. Tak, to nie do końca chodzi o dźwięki, to chodzi o to, co jest pomiędzy dźwiękami, a tutaj będzie jeszcze więcej pomiędzy dźwiękami, bo tych dźwięków będę miał do dyspozycji trzy razy tyle. A te trzy różne stroje, one determinują jakoś komponowanie i podejście w ogóle do muzyki, do tego, w jaki sposób muzykujecie? Na pewno tak. Jest ciekawe, sprawa, jestem dopiero jakby w fazie tutaj poszukiwań w tym względzie, ale żeby być zrozumianym przez publiczność i jednak grać muzykę, bo ja szanuję ten system tonalny, który jest, bo on jest dosyć fajnie skonstruowany, jest to dosyć wygodne rozwiązanie, ta temperacja stroju, w którym mamy albo
akordy durowe albo molowe, czyli albo wesołe, albo smutne, i jest ten system dominantowy, czyli dominanta, która wprowadza naprężenie, i tonika, która tonizuje, czyli odpręża, i tak podróżujemy sobie pomiędzy tymi napięciami, taki wdech, wydech, dominanta, tonika, dominanta, tonika, dominanta, tonika, bo tak jest zbudowana cała współczesna muzyka i dzięki temu publiczność rozumie, co się do niej mówi, więc ja szanuję ten system i go lubię, to jest fajne, ale czyli jakby z punktem wyjścia jest ten system, który funkcjonuje, ale zaczynamy poprzez te dodatkowe dźwięki pomiędzy wprowadzać pewne odkształcenia. Ja to czasami porównuję do malarstwa, gdzie po prostu jakby proporcje są zachwiane, ale to jest dalej takie pararealistyczne, że dokładnie wiadomo, że to jest postać, albo zwierzę, albo jakiś pejzaż, ale zniekształcamy trochę proporcje i tylko tyle. Czy czujesz, że praca nad płytą Beamo to była innego rodzaju podróż niż poprzednie wasze wydawnictwa? Bo ty bardzo dużą, Leszku, wagę przywiązujesz do filozofii szeroko pojętej, do tego, co jest poza muzyką, także poza dźwiękiem. No to filozofia to bardziej chyba w polityce, bo to tak wiadomo, to politycy tam pięknie mówią i się głosuje na tego, kto najpiękniej mówi, a potem się okazuje, że to tylko tak mówi, więc to jakby tak to wygląda. A tutaj filozofia to jest pewnego rodzaju może zabawa, fechtunek, czy tam woltyżerka jakaś werbalna, natomiast praktyka tutaj. Jeżeli chodzi o uprawianie muzyki, to najważniejsza jest tak naprawdę praktyka, czyli to, czy grasz pięknym brzmieniem, czy masz tą elektromagnetykę charyzmy swojej, czy ta publiczność się jednak wierzyć i jak ty wychodzisz na scenę. To się wszystko tutaj weryfikuje, a gadać o muzyce to chyba Zappa powiedział, że pisać o muzyce to jak tańczyć o architekturze. Ale spotykamy się jednakowoż po to, żeby o tej muzyce pogadać. O tej muzyce porozmawiać. Tak. Ale ty tak. też się komunikujesz z publicznością, niekoniecznie tylko za pomocą dźwięków. I zresztą to jest taki moment też, że możemy tu wszyscy zadać kłam trochę, bo jesteś traktowany czasem bardzo poważnie, tak? Jak Możdżer przyjedzie, to na pewno będzie tutaj impresję Chopina, Komeda, pewnie jakiś Lutosławski, coś tam. Jubileusz, tymczasem, tak. Tymczasem ty cały czas prowadzisz pewien dialog z publicznością. Powiedzieć, że opowiadasz żarty, no to nie jest trafione, ale są anegdoty, jest taki call and response z publicznością z przymrużeniem oka bardzo często. Ja to bardzo lubię, bo czasami, proszę państwa, rzeczywistość jest tak zakłamana, że kiedy się mówi prawdę w żartobliwy sposób, to brzmi wszystko naprawdę jak niezły żart, niezły kanał. Niezły kawał. Ja mam czasami wrażenie, że my się naprawdę wszyscy sami z siebie śmiejemy, kiedy opowiadam o pewnych jakichś takich odkryciach, czy jakimś spojrzeniu takim na rzeczywistość, któregoś tam doświadczam, bo to jest gdzieś tam raport z podróży mojej własnej świadomości, ale to robimy sobie wszyscy to na wesoło i stwarzamy taką przestrzeń ni to prawdy, ni to żartu. No, czasami może trzeba by płakać, a nie śmiać się, ale to jest bardzo skuteczne. Ja czuję, że my wszyscy tak naprawdę się rozumiemy na bazie tego abstrakcyjnego języka, jakim jest muzyka, bo muzyka to jest jednak język abstrakcyjny. Leszku, ten powrót do tego składu, do grania, do nagrywania, do komponowania z Larsem i Zocharem, bo jesteś artystą szalenie rozchwytywanym, grającym przecież koncerty także solo. Tutaj jest zespół, tutaj jest spotkanie z przyjaciółmi. Więc wracam do pytania, to jest czym dla ciebie? Ten powrót. No rzeczywiście, my jesteśmy bardzo zharmonizowani ze sobą i mamy bardzo podobne rozumienie muzyki i przede wszystkim jakości dźwięku, bo jeżeli chodzi o jakość uderzenia, o barwę tego dźwięku, to są naprawdę mistrzowie i Zohar Fresco, i Lars Danielsson. To są ludzie, którzy bardzo przykładają wagę do tego detalu. Ten dźwięk jest okrągły, on jest puchaty, on jest pełen alikwotów, on jest głęboki, on jest naprawdę wspaniały. Każde uderzenie Zohara Fresco na jego bębnach chromowych, no, brzmi jak jakaś, nie wiem, katedra. Tak samo Lars Danielsson, on potrafi z basu przepięknie wyciągnąć to jest chyba jeden z najlepiej brzmiących basistów, jakich ja w życiu słyszałem w ogóle. I to jest pewnego rodzaju wrażliwość, która się rzadko spotyka, więc tutaj no, świetnie się bawimy, ale też bardzo się lubimy tak zwyczajnie po prostu jako ludzie, bo już nagraliśmy, nie wiem, chyba z 7 czy 10 tych płyt razem, więc i w różnych konfiguracjach i z Larsem nagrywałem inne płyty i oni ze sobą już zaczynają nagrywać, już za moimi plecami już chłopaki się skumali i już jeżdżą po świecie, nagrywają płyty dla wytwórni Akt. Także no, dzieje się i to jest takie spotkanie, w którym naprawdę można się dobrze poczuć. A ten czynnik ludzki jest dla ciebie, czy bywa czasem decydujący, jeśli chodzi o współpracę z jakimiś podmiotami artystycznymi, z ludźmi po prostu?
on okazuje się decydujący, dlatego że z ludźmi, których niezbyt się lubi, współpraca w naturalny sposób zaczyna wygasać. Po prostu ta, jakby nie zazębiają się te energie, ale nie trzeba kogoś lubić, żeby z kimś grać dobrą muzykę. To już się przekonałem, że muzyka jednak zwycięża i nawet jeżeli kogoś nie lubisz, to możesz go po prostu kochać tak po ludzku albo po muzycznemu, że to medium muzyki nas naprawdę synchronizuje. To idźmy dalej. To kogo nie lubiłeś i grałeś z nim świetną muzykę? Nie mogę powiedzieć, bo, bo to jeszcze zawsze się powiem, może albo na jakichś zeznaniach w prokuraturze, albo powiem na jakieś... Na ucho nam, na później. Ucho, tak, później, tak, później. No, za 10-20 lat możemy szczerze gadać, na razie to jest wszystko jeszcze jakby w toku. Ale to może też jest tak, że ta niechęć ewentualna, ona iskrzy i ona powoduje właśnie jakieś ciekawe rozwiązania muzyczne, które mogą się rodzić. To trochę inaczej działa, bo to wszystko zależy na jakim poziomie świadomości kto funkcjonuje. Jeżeli ktoś wierzy w swoje emocje i one nim targają i uważa je za realną rzeczywistość, to wtedy jest problem grać z kimś, kogo się nie lubi. A jeżeli się rozumie, że emocje są to tylko elektromagnetyczne jakieś stany, czy tam bioelektryczne przepływy, które przechodzą przez ciało, a jest się na poziomie takim wyższym, czyli samoobserwacji, czyli obserwujesz swoje własne emocje i po prostu jest smakujesz, raz są takie i wchodzi się na te poziomy takiej miłości uniwersalnej, no to wtedy to nie ma znaczenia. To możesz kogoś kochać, ale go bardzo nie lubić i to właściwie w ogóle się sobie nie nawzajem nie przeszkadza. A na przykład kiedy masz taki dzień, że siebie nie za bardzo lubisz, to jak wtedy wygląda koncert? No to jest obniżenie świadomości do właśnie poziomu doświadczania emocji, bo emocje to jest zwierzęca część osobowości ludzkiej, bo zwierzęta mają emocje i nimi się posługują i według nich żyją i tak dalej. Jak się obserwuje zwierzęta, to widać, że one mają po prostu emocje i są nimi targane. Więc my jako ta zwierzęca część ludzkiej natury też ma emocje, a jeżeli ja się czuję gorzej, przyznam szczerze, że czasami najlepsze koncerty właśnie gram, kiedy jestem no, w złym stanie psychicznym, bo wtedy przestaję występować, a po prostu chodzi tylko o to, żeby dotrwać do końca koncertu i wtedy ta pokora powoduje czasami, że ten przekaz jest lepszy. Podobno reżyserzy, przepraszam, że taki wątek akurat podejmę, reżyserzy, zwłaszcza teatralni, lubią, kiedy aktor przychodzi trochę niedysponowany. Już nie będę mówił, dlaczego niedysponowany, bo wtedy jest minimalistyczny i wykonuje tylko to, co do niego powinno należeć. No już to, brakuje mu energii do obsługi ego. Może tak. I ego jest wtedy wygaszone. Tak, bardzo możliwe, że tak jest i przypuszczalnie tak jest. Przywołam słowa piosenki jednego z artystów nie z kręgu muzyki jazzowej, Kazika Staszewskiego, który śpiewał w Las Machinas de la Muerte, że najbardziej płodny jest artysta głodny. Jak obserwuję, Leszku, twoje działania, czy obserwujemy tutaj także w radiu i ta chęć poszukiwania, właśnie choćby te trzy stroje na płycie Beamo, to ma się wrażenie chyba nieodparte, że ty jesteś cały czas bardzo głodny nowego i że to poszukiwanie właściwie jest takim sensem twojej działalności artystycznej. No to jest trudne pytanie. No w ogóle głód jakby jest tak naprawdę bardzo przyjemnym doświadczeniem, jeżeli się świadomie w to wchodzi, to ja ostatnio robię sobie takie jednodniowe głodówki co jakiś czas i muszę państwu powiedzieć, że uczucie pustych jelit jest naprawdę przyjemnym uczuciem i to jest jakaś taka demonizowane jest to uczucie. A czy to wpływa na płodność artystyczną? Trudno powiedzieć. To jest w ogóle pytanie, skąd się bierze właśnie prąd w człowieku i ten prąd twórczy zwłaszcza. To jest w ogóle ciekawe, że on się kiedyś nazywał Ra, to ten przepływ to się nazywało Ra i właściwie sprawa kultura dotyczy kultury, czyli jak jesteś kulturalny, czyli masz ten kult Ra w sobie, czyli czujesz ten prąd i go kultywujesz i go doświadczasz, to jesteś po prostu, osiągasz swoją własną, niepowtarzalną formę tylko dlatego, że czujesz ten prąd, ale żeby go czuć, to trzeba się skupić na swoim ciele. I ty mówisz, że o filozofii nie chcesz rozmawiać. Nie, że o filozofii możemy bardzo gadać. Bardzo miło się słucha. No bo to tak naprawdę w tej chwili jest uniformizacja kultury, a tak naprawdę w kulturze chodzi o to, żeby osiągnąć swoją własną, niepowtarzalną formę i wtedy to się liczy na sztuki. To jest sztuka, to nie jest jakaś masa, tylko sztuka. Ale powiem wam jeszcze, że jak słucham cię, Leszku, Marcinie, to zaczynam rozumieć, to znaczy nie, że dzisiaj, tylko w ogóle, dlaczego jesteś tu, gdzie jesteś, że muzyka jest dla ciebie czymś więcej niż tylko wydobywaniem dźwięków z twojego instrumentu. Ale to nie tylko muzyka. Wydaje mi się, że można tę twórczość znaleźć w każdej dziedzinie. To, czymkolwiek człowiek się nie zajmuje, to jednak może być twórczy i nawet powinien być twórczy i jeszcze chodzi o to, żeby pewien destylat robić z dotychczasowych doświadczeń i jeżeli się uczciwie podchodzi do samego siebie, to naprawdę każdy jest niepowtarzalny. No tylko, jak mi powiedział ostatnio przypadkowy pan w sklepie, każdy jest wyjątkowy, ale nie każdy robi wyjątkowe rzeczy. I tu jest problem może. Mhm. A ty jako obserwator kultury, jakie rzeczy ciebie kręcą, co ci się podoba i czy w ogóle w tym, jak powiedziałeś, świecie kultury obecnym, trochę dziwnym, jak niektórzy twierdzą,
Znajdujesz coś dla siebie? No wszystko jest właściwie ciekawe, jeżeli się to obserwuje. No pewne rzeczy już jakby może mnie znudziły, natomiast ta uniformizacja kultury w sensie organizacji makrosocjalnej, tu widać bardzo taką, powiedziałbym, systematyczną pracę, bo absurdalnym jest to, że większość narodów operuje tym samym systemem tonalnym, operuje tym samym następstwami akordów. Jest to swego rodzaju absurd, no ale to jest taka inwazja, można powiedzieć, tam zaczęło się. No, ale to ja nie jestem jakby historykiem sztuki, natomiast cała ta wprowadzenie systemu temperowanego, zagadkowe zaginięcie Bacha na 300 lat i później odkopanie całych stert jego nut przez syna notabene jednego z największych bankierów w historii ludzkości, który po prostu powiedział, znalazłem Bacha i to jest właśnie Bach. Jak to tam dokładnie było, nie wiem, ale tyle muzyki to jest w moim odczuciu niemożliwe, żeby jeden człowiek napisał i to jeszcze przy świeczce atramentem gdzieś tam po ciemaku, mając jeszcze 15 dzieci i tak dalej. No, jak ja chodziłem do szkoły, to Bach napisał na przykład 300 kantat, a teraz już na Wikipedii widnieje 200, więc 100 kantat mu wyparowało. Co tam jest podawane do wierzenia, a co jest prawdą, nie wiemy. W każdym razie to jest bardzo fajna sala treningowa, ale ja trochę straciłem szacunek do systemu temperowanego, kiedy ostatnio stroiciel nastroił mi fortepian w dziedzinie mezotonicznej. To jest średniotonowy system strojenia, w którym tylko kilka tonacji działa. Zrozumiałem, że ten temperowany system, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, to jest kompletnie zakłamany system, że on tak naprawdę nie stroi. Ale jest wygodny, bo każda tonacja nie stroi dokładnie tak samo. Ale wracam do tego pytania. Co cię interesuje w kulturze tej obecnej najbardziej? Co mnie najbardziej interesuje? Interesuje mnie na przykład ilość odsłon. Dlaczego dany artysta ma 50 milionów albo 40 milionów albo więcej. I co sobie myślisz, że dlaczego? Dochodzę do wniosku, że głównym parametrem jest wiara. To znaczy, że jeżeli artysta wierzy w to, co robi na stówę, to staje się przekonujący, bo bardzo dużo ludzi nie wie, co jest prawdą i nie wierzy w siebie i poszukuje jakiegokolwiek autorytetu, kto ma trochę silniejszą bioelektrykę niż oni. I jeżeli artysta wierzy sam w siebie, to wtedy się jakby idzie za tym prądem. I to jest chyba coś, i potem się obserwuje artystów, jak oni zaczynają się rozpadać, bo na przykład doświadczają hejtu, albo przestają już trochę wierzyć, albo coś się tam dopada, jakieś inne doświadczenia i wtedy ta bioelektryka siada i już ta ilość odsłon też spada. I to jest chyba taki główny argument. Ja zawsze to często mówię, że na scenie najwięcej prądu pożera mi właśnie wiara w to, co robię, że ja muszę w to wierzyć do samego końca, do ostatniej minuty, do ostatniej sekundy koncertu muszę wierzyć, że to naprawdę robię po coś i że to ma jakiś sens. A czy ciebie te odsłony interesują? Bo ja mam takie poczucie, że ty sobie świetnie byś radził w ogóle bez internetu, że twoi fani są w jak najlepszym tego słowa znaczeniu analogowi. Oni nie potrzebują przedłużenia ciebie w sieci, tylko wiedzą, że Leszek gra koncert, no może muszą się dowiedzieć, że występujesz. No trzeba dotrzeć. No to są jakby już tam informacyjne kwestie. Natomiast oczywiście interesuje mnie, dlaczego większość ludzi podąża za jakimś artystą. Tak czysto, żeby zrozumieć świat, w którym żyje, nie? Organizację tego systemu, jak to działa, co w tym jest. No bo nie oszukujmy się. Wszyscy artyści, którzy osiągnęli jakikolwiek sukces, który też oczywiście, wiadomo, tam jest nietrwały, ale oni jakby rozumieją te prawidła, nie? Rozumieją te prawidła i chociażby Miles Davis, który w pewnym momencie ubrał kolorową kurtkę i powiedział, no to chapsnijmy trochę z tej dużej kasy i zaczął grać przeboje, nie tracąc też nic z tej swojej charyzmy, czyli po prostu trzeba rozumieć, w jakim świecie żyjesz i szanować te zasady. Paweł Sztompkę często ciebie cytuje z jakiejś rozmowy takiej, że powiedziałeś, że ten sukces dzisiaj to jest w 80% dobry profil na Facebooku. No nie wiem, czy na Facebooku, no dobry profil, dobre zdjęcie po prostu. To od początku było coś, co działa. Ja zorientowałem się, że dobre zdjęcie to jest coś, co dodaje charyzmy artyście, więc ubierałem te kolorowe garnitury różne i wiedziałem, że wtedy jest większa szansa na to, że ktoś tam wydrukuje moje zdjęcie. Ale teraz są i zupełnie inne czasy. Kiedyś były tylko 3 stacje radiowe, 2 telewizyjne i tam 10 gazet i to wszystko. A teraz, żeby zaistnieć, to trzeba naprawdę wykonać tysiące różnych głupich w gruncie rzeczy działań. Jak rozmawialiśmy z Marcinem przed wywiadem z tobą, o czym mniej więcej chcemy porozmawiać, to Marcin przypomniał, że 3 dekady mijają od twojego solowego debiutu. Zanim o tym solowym debiucie, bo to pewnie Marcin będzie chciał pytać, to ja cię zapytam o postaci, które były dla ciebie istotne na twojej drodze, bo tutaj mogę jednym tchem wymienić Przemka Diakowskiego, mogę wymienić Zbigniewa Namysłowskiego, Zbigniewa Preisnera, Tomasza Stańkę. Tak, ale też Tymona Tymańskiego. Ale też Tymona Tymańskiego i to dobrze, że go sam wymieniasz, bo myśmy Tymona tu gościli chyba miesiąc temu.
I chyba mamy obaj z Marcinem takie poczucie, że Tymon takiego wariactwa w tobie zaszczepił, że zanim Tymona poznałeś... Ja byłem bardzo ostrożny. Skromnym bardzo byłeś, dalej jesteś, ale takim byłeś człowiekiem bardzo wyciszonym. A Tymon chyba huragan wprowadził w twoje życie. No, właśnie bardzo rozbudowany element wiary. On wierzył w to, co on robi i wierzył, że rozmontowuje kulturę i był przekonany, że jest charyzmatycznym liderem i on coś tam zrobi, osiągnie. I ta wiara to była... To był taki prąd, który naprawdę przyciągał i jakby zarażało się od niego tym. Tym bardziej, że on ustawiał się świadomie tak do kultury, trochę bokiem, trochę tyłem, trochę tak szedł na konfrontację mocną. No nie? Bardzo nawet. Bardzo, chociaż no jest taki cytat ładny chyba z Thomasa Bernharda, że ciało może zdziałać o wiele więcej wobec wielu pochyłych powierzchni niż wobec takiej, z którą styka się wprost perpendykularnie. Czyli na przeciwnie. Czyli po prostu, jeżeli idziesz na konfrontację, to najprawdopodobniej zostaniesz zmiażdżony, a jeżeli się ślizgasz po rzeczywistości, czyli po tych takich skośnych, możesz komuś zmienić kierunek, bo delikatnie go wprowadzić w ruch wirowy, czyli jeżeli się ślizgasz po powierzchni, czyli jakby lawirujesz, to możesz o wiele więcej zdziałać, niż jeżeli idziesz bezpośrednio na zderzenie. Czy Tymon to genialnie wymyślił w ogóle, opakowując to, co gracie jasem? Czy, ale powiedz tak szczerze, ty wierzyłeś, że jest coś takiego jak jazz? Przecież wygraliście regularny jazz z miłością. Ja nie mam pojęcia, czy to był... Ja wiedziałem, że tam jakaś ściema mi pachniało, mi ten jazz pachniał mi ściemą, ale tym on po prostu powiedział, nie, my gramy, zresztą on nawet nie kłamał, powiedział, chłopaki, my gramy jazz i koniec, i mamy problem, nikt nas nie skrytykuje, bo my nie gramy jazzu. A wzięło się to z tego, że właśnie ktoś chyba w Tomowi powiedział, chłopaki, nauczcie się grać bluesa najpierw, rozczytajcie trochę standardów, progresję 2-5-1, poćwiczcie sobie, zorientujcie się, o co chodzi, wtedy będziecie się mądrzeć. Mówi, tak, to my nie gramy jazzu w takim razie, to my gramy jazz. I zrobił normalnie samą definicję, na okładce napisał i problem z głowy, nikt nas nie może krytykować, bo my przecież jazzu nie gramy. No jednak byli tacy, którzy krytykowali, ich odbierałeś tę krytykę i takie przyjęcie dość chłodne strony niektórych postaci świata jazzowego. No, nawet Maciej Sikała, nie wiem, czy to można brzydkie słowo powiedzieć, najwyżej się cytowałem to w rozmowie z Tymonem, ale proszę bardzo. Ale proszę, Leszku. No to Maciej Sikała mówił, że to nie jest żadna miłość, tylko zwykłe pierdolenie, ale potem był członkiem naszego zespołu i przez wiele lat z nami grał. Zresztą saksofonista znakomity. Saksofonista, genialny saksofonista, z którym teraz niedługo będziemy grali. Ale to są takie, no, tak trochę też prawdy w tym było. Faktem jest, że najbardziej znaczącym elementem w twórczości jest wiara, a myśmy tej wiary mieli bardzo dużo, naprawdę. Wierzyliśmy w to, że jesteśmy jakimiś tam Beatlesami i że mamy niepowtarzalną konstrukcję, że mamy coś do powiedzenia i ta wiara przyciągała publiczność i budowała nam pozycję latami i miłość do dzisiaj funkcjonuje jako pewnego rodzaju punkt odniesienia. Mikołaj Trzaska wspominał w swojej książce, znaczy w wywiadzie rzece, że to było trochę tak, ty z Olterem na Trzaskę z Tymańskim. Dwa zupełnie różne światy. Tak, tak. Rzeczywiście tak było, chociaż Olter jeszcze tam się dogadywał z chłopakami, bo on był taki alternatywny, on był też po szkole plastycznej, w szkole muzycznej był tylko trochę, więc gdzieś tam, ale on był tak na pograniczu, ja byłem typowo akademikiem takim, który przyszedł w ogóle z zewnątrz, z innego świata, ale dzięki temu mogłem Tymonowi te wszystkie jego ułamki, co on tam pisał w tych akordach, przecież to była naprawdę bardzo trudna muzyka, co on mi przynosił. Stawiał mi na pulpit na nuty tak trudne, że ja na początku no, musiałem naprawdę no, się kawy napić, żeby w ogóle rozczytać to, co on tam pisał, ale byłem w stanie to zagrać, więc realizowałem jego polecenia jako lidera. No miałeś trochę szczęścia, myślę, jeśli chodzi o ludzi właśnie. Tymon, Przemek Diakowski, nasz wspólny przyjaciel. Wspaniała postać, tak. Który, dzięki któremu poznałeś Zbigniewa Namysłowskiego, tak. Potem cię zabrał na trasę, potem Tomasz Stańko. Że tak trochę chyba jest w tym świecie, że ten talent, którego masz bardzo dużo i zawsze Przemek mówi, że Leszek i tak by sobie poradził beze mnie, a po drugie mówi, Leszek jest tak utalentowany, że musi jeszcze więcej ćwiczyć niż ci tacy zwykli instrumentaliści, że właśnie te postaci też budowały ciebie i każda z tych postaci dała coś z siebie, tobie. No oczywiście, to było spotkanie naprawdę z autorytetami i pod każdym względem można było się czegoś tam nauczyć, bo każdy z tych mistrzów, bo to byli moi mistrzowie, coś tam mi pokazał i jeżeli chodzi nawet o cały, chociażby od Namysłowskiego bardzo dużo się nauczyłem, co to znaczy być w trasie, bo myśmy bardzo dużo byli w trasie i samochodami, i samolotami, czyli cały know-how, prawda, jak się w tej trasie zachować, jak załatwiać hotele, jak tu gadać po angielsku, jak nie do końca się zrozumiesz, jak tu wychodzić
chodzić, którędy i tak dalej. Tam są różne takie ciekawostki. Muzycy mają takie swoje różne tam patenty nadawania bagażu, nie nadawania bagażu, co brać, co przekładać, co którędy. Już wiadomo, że te bagaże giną, więc te rzeczy, które są niezbędne, zawsze się bierze ze sobą. Nigdy nie ma pewności, czy bagaż doleci i tak dalej, i tak dalej. Ale oprócz tego też funkcjonowanie w studio, konteksty, jaki instrument, jaką rolę w zespole pełni, plus psychologiczne też radzenie sobie w różnych sytuacjach. Tego też można było się uczyć, albo nie naśladować właśnie, bo nie wszystko, co ci ludzie robili, jakby się sprawdza. I to też można zobaczyć wtedy, co nie działa, to tego właśnie nie stosować w swoim życiu. A to pierwsze spotkanie ze Stańką to było jeszcze w Miłości, kiedy mieliście akompaniować, czy też akompaniowaliście? No był taki plan, ale to było tak, że Tymon zaczął tam zmieniać nuty, Stańce to po pierwsze i Stańko powiedział, że dobra, no może ty mnie szanujesz, ale tam ma być CIS. A poza tym akurat mieliśmy zagrać na festiwalu pianistów jazzowych i mi się termin nie zgadzał, bo Namysłowski mnie wtedy wyjął z tego zespołu, więc nieszczęśliwie dla nas niestety Tomasz Stańko wynajął Simple Acoustic Trio, które grało z nim do końca. I zostało. Tak, Marcin Wasilewski z kolegami, z Michałem i ze Sławkiem do końca grali z Tomaszem. Troszeczkę zazdroszczę chłopakom tego kontaktu, bo jednak Tomasz Stańko to była wybitna postać polskiego jazzu, wybitny człowiek, niesamowita, też niesamowity umysł, bardzo ciekawa też osobowość. To było jedno z drugich spotkań, bo ja znałem Tomasza wcześniej z nagrania do filmu Damage. To było tak, że wiem zza kulis, że Tomasz Stańko na szybko miał termin nagrania muzyki Zbigniewa Preisnera do filmu Damage. To był film z Juliette Binoche, z Jeremy Ironsem i szukał pianisty i zadzwonił do Zbigniewa Wegehaupta i Wege powiedział Tomkowi, no jest taki pianista, to dobry chłopak, tam dzwoni tam tego. I on zadzwonił wtedy na domowy telefon do moich rodziców. Do Gdańska. Do Gdańska. Tak. To miałem taki... uśmiechasz się, jak tak, słyszysz Gdańsk. Tak, no bo to był szok. Odbieram telefon, a tam głos Tomasza Stańko. Ale też muszę państwu powiedzieć, no i tak się wszystko zaczęło. Zresztą to było, ja przyszedłem do studia i ukłoniłem się. Dzień dobry, panie Tomku, nazywam się Leszek Możdżer. A dobra, to idź tam do budy, do fortepianu. A Preisner mówi, no to co ty, nie wiesz, z kim ty grasz? Ale to był fajny telefon. Ale jeszcze lepszy miałem telefon kiedyś od Przybiełki. Przybiełka zadzwonił. Andrzej mówi, Przybielski. Andrzej tak. Przybielski, też legenda. I mówi, też zadzwonił do moich rodziców. Mówi, halo, Andrzej Przybielski, dzień dobry, słynna Polska, trąbka. Słuchaj, do Altera numer, potrzebuję do Altera numer. Masz tam numer do Altera? Mówię, no do niego nie mam, ale mam to do niego, do dziewczyny tam do pracy. Ona pracuje w gazecie, to podam. Dobrze, dobrze, fajnie. A ty na czym grasz? Na fortepianie. To też przyjdź. Cześć! Przybielski, podając termin, tak. Przybielski był chyba jedną z najciekawszych, najbardziej barwnych postaci polskiej muzyki. Tak, zdecydowanie, to była legenda. Tylko nigdy nie było wiadomo, co on zagra. Miał momenty, że grał genialnie, a momenty w ogóle, że nie grał, albo gwizdał, albo śpiewał i siedział po prostu, tylko błogosławił. Rzeczywistości takie też się zdarzały, no, ale to był Przybielski, on mógł, to był król polskiego jazzu. Słyszałem taką anegdotę, że siedział w trio, grali i siedzieli w garderobie i mniej więcej już było 15-20 minut, pół godziny po czasie, kiedy mieli wyjść i organizator nieco zaniepokojony poszedł i zapytał, czy mają zamiar zagrać, a Przybiełka podobno miał powiedzieć, a to myśmy jeszcze nie grali? Bardzo możliwe. Ja znam historię Tomasza Stańko, że przyjechał na warsztaty i nie pojawił się pierwszego dnia, drugiego dnia spóźniony wreszcie. Dzwoni ktoś tam do pana Tomasza do pokoju, mówi, panie Tomku, tu młodzież czeka, wczoraj pana nie było, no już czekamy godzinę. No o co chodzi, Stańko jest w mieście. Czyli to już są warsztaty, nie? Tomasz Stańko już jest w mieście, to już są te warsztaty, to już wystarczy. Leszku, a Zbigniew Preisner to też jest ważna postać chyba, jeśli chodzi o muzykę filmową u ciebie. No, Zbigniew Preisner, tak, od niego się bardzo dużo nauczyłem. Przede wszystkim ja miałem troszeczkę zablokowaną umiejętność komponowania i Zbigniew Preisner mi ją odblokował, bo był taki moment, że ja zapisywałem dla niego melodię. On po prostu siedział sobie z fajką przy kominku i dyktował mi, co mam napisać. Tam gwizdał czy podśpiewywał i ja zapisywałem to. I wtedy on, zaśpiewawszy melodię, którą ja zapisałem, on powiedział, nie, zmieniamy ostatnią nutę, zamiast ta-da-da, to było ta-da-da. I jakby wtedy jakby przypomniałem sobie, na czym polega komponowanie, czyli ustawianie dźwięków względem siebie, że to jest taki żmudny proces, chociaż są dwie szkoły. Teraz jest albo właśnie taka myślowa, to jest jeden sposób, a drugi, żeby po prostu bezmyślnie grać i nagrywać, od razu pisać pierwsze, co przyjdzie na myśl i to też działa. To Chick Corea tak komponował, on bardzo dużo pisał muzyki, ale dzięki Preisnerowi jakby odblokowałem się jako kompozytor i jestem mu bardzo
wdzięczny za to, bo raz mi się zdarzyło, że miałem bardzo duże zamówienie z teatru napisania dużej takiej muzyki do spektaklu i pojechałem do Zbyszka Preissnera właśnie pod Kraków, tam do jego domku i razem żeśmy dźwigali klawisz, żebym ja mógł komponować. Ja ten on mi tam pomógł to wnieść, sam mówi, no to dobra, to na razie to pracuj sobie. I ja po pół godziny taki załamany przyszedłem do niego i mówię, wiesz co, kurde, odwołuję to, nie dam rady tego napisać. On mówi, to na chuj ja ten klawisz dźwigałem. I wtedy ja dzięki tego i krótkiemu zdaniu napisałem tą tak operę. Tak jak Himmelsbach z angielskim, prawda? Dokładnie. Tak, żeby nie zostać. I po prostu, skoro on już przyniósł ze mną ten klawisz, to ja już napisałem tę operę, no bo już mi nie wypadało w tym momencie odmówić. To są takie właśnie sygnały, że on wzbudził we mnie wiarę. Ale też mówiłeś w Jedynce rok temu podczas naszej rozmowy, że dzięki Preissnerowi nauczyłeś się grać mniej. Jeśli chodzi o muzykę filmową, że tam trzeba w cudzysłowie związać dwa palce, czy trzy nawet, prawda? Tak. Tam rzeczywiście chodzi o to, żeby grać pojedynczymi dźwiękami, ale wtedy jakość tego dźwięku musi być dobra, czyli trzeba bardzo precyzyjnie uderzać i bardzo pilnować, żeby nie było żadnych hałasów, czyli trzeba też inaczej się siedzi na takim nagraniu, bo to czasami stołek skrzypi, to jest innego rodzaju też pilnowanie oddechu. W tych pauzach tam różne dźwięki dochodzą, ale pauza ma znaczenie, w muzyce filmowej zwłaszcza, no bo wtedy są inne rzeczy się dzieją. Zbyszek nawet ma tam swoje takie żartobliwe określenia, prawda, żeby to tam, ale nie wiem, czy jest to upoważnione, żeby przytaczać w tej chwili, ale rzeczywiście granie pauzą, no to jest zresztą muzyka bez pauzy, no nie ma melodii. Żeby zaistniała melodia, to motyw musi się skończyć, czyli musi zapaść cisza. Tak jakbym cały czas, ja tak szybko mówił, bez żadnych przerw, a przecież dojrzały mówca, jak już mówi, to stosuje pauzę. I kadencję opadającą, żeby kropkę postawić, to u nas zwłaszcza na zajęciach dykcyjnych, prawda, Marcinie? Tak. Jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami karty mikrofonowej, więc tej pauzy także od nas oczekiwano. A kto twoim zdaniem w świecie tym jazzowym, mówiąc o jakości, jest fantastycznym czarodziejem, a kto tylko zręcznym kuglarzem? Ty jako muzyk wiesz więcej o teorii muzyki, o tym, kto trochę oszukuje twoim zdaniem, jeśli chodzi o tych wielkich, a kto faktycznie jest, no może być wzorcem, albo dla ciebie jest ważny. To jest kwestia definicji oszustwa, bo jeżeli patrzy się na muzykę jako też emisję energetyczną i przede wszystkim ten parametr wiary, no to co z tego, że ktoś ma wiedzę, a nie ma wiary, nie? I nie ma charyzmy. Ja pamiętam taki koncert właśnie, na którym grał Mikołaj Trzaska. Ja byłem wtedy z Glorią Campaner na tym koncercie i ona była bardzo w złej formie takiej psychicznej, w ogóle po tym samolocie, po tym wszystkim. Poszliśmy na ten koncert i siedzieliśmy właśnie na koncercie i Gloria w pewnym momencie mówi, no jak to, co oni grają przecież, to są jakieś głupoty, nie? A ja mówię, no ale czujesz się lepiej, tak? Czyli po prostu oprócz dźwięków jest jeszcze emisja jakaś energii, jest właśnie parametr wiary, jest po prostu coś, co cię buduje, twoją energetykę, twoją jakąś twoją, nie wiem, poczucie bycia człowiekiem, bycia tu i teraz, coś, co cię wzmacnia. Nie da się do końca w matematyce umieścić całej muzyki. Jeszcze jest bardzo dużo parametrów, które są niemierzalne i jak się analizuje, to można powiedzieć, że chłopaki grają bzdury, ale oni grają je w taki sposób, że mają swój kościół, mają swoją publiczność, to wzmacnia też kolegów i też no, ten dźwięk ma pewne w sobie cechy świadczące o mistrzostwie tych wykonawców, więc to nie do końca jest mierzalne. Moim zdaniem tutaj nie miałbym odwagi powiedzieć, że którykolwiek chłopaków, który gra swoje i wierzy w to, co robi, jest oszustem, bo to tak nie działa. Ale często mówi się o tych, powiedzmy sobie, niech padnie tutaj ta nazwa, ICM-owskich na przykład pianistach, że to jest trochę odtwórcza historia, bardzo techniczna, matematyczna właśnie. No to chodzi o to, że ECM też już pewnego rodzaju popadł manierę. To znaczy, że jak się nagrywa płytę dla ECM, to już wiadomo, jak trzeba grać, nie? Że tam niektórzy chłopaki, jak już grają dla ECM, no to tam troszeczkę modyfikują swój język, żeby to było w dany sposób. Ale przecież my też tutaj nie do końca swobodnie rozmawiamy, nie używamy wulgaryzmów i tak dalej. Stosujemy jakieś pewne reguły gry. Więc no to jest pewnego rodzaju też dramat jakby patrzenia w przeszłość, żeby utrzymać tę świeżość. ECM ma swoją estetykę, ma swoją taką jakby barwę i troszeczkę się zuniformizował może, ale to jest cały czas dobra muzyka, więc
no nie wiem, nie chciałbym tu nikogo też atakować, ja po prostu rozumiem też, że pewne rzeczy robi się na zamówienie, robi się na wymiar, robi się odtąd dotąd, nad tym też między innymi polega profesjonalizm przecież, prawda? Rozszerzając trochę te kwestie, o której Marcin mówił, bo wspominaliśmy również o tych mistrzach twoich, dzisiaj ty jako mistrz zapraszasz młodszych artystów, nierzadko przecież do współpracy, czy to płytowej, czy to koncertowej, to jest próba spłacenia też w cudzysłowie takiego długu wobec losu, czy raczej chęć pogrania po prostu z dobrymi muzykami? Ja w tych młodszych ludziach widzę siebie sprzed lat, nie? I wiem, co mnie kręciło, wiem, co mi było potrzebne i wiem, co mnie inspirowało i co mi dawało napęd i co stanowiło o tym, kim ja jestem teraz, nie? I te staram się, te najpiękniejsze gesty, które dostałem właśnie od tych ludzi, którzy mnie przeprowadzili na drugą stronę poniekąd, czyli to, co dostałem właśnie od Tomasza Stańko, od Zbigniewa Preissnera, od Namysłowskiego, od tych wszystkich ludzi nawet z zagranicy, którzy gdzieś tam pochylili się nade mną, wpuścili mnie do swojego świata, wiem, co mnie zbudowało. I staram się w ten sposób traktować też młodszych, wiedząc, że też w przyszłości gdzieś tam to do mnie wróci, nie? Bo ta wdzięczność prędzej czy później jednak się odezwie, wiadomo. Znaczy nie robię tego, żeby oni mi coś tam odpłacali, tylko po prostu pamiętam, jak to było, nie? I wiem, co było fajne. I staram się taką rzeczywistość kreować. No to takie pytanie z cyklu, jak to było 30 lat temu? Bo 30 lat mija od tego twojego debiutu. Wodecki zaczynał od Bacha, Możdżar zaczynał od Impresji, od Chopina. No przede wszystkim nie było komputerów, tylko była szeroka taśma, czyli trzeba było zagrać od początku do końca cały utwór, bez pomyłki. No to jest czasami dramat, bo na przykład na płycie Możdżer Danielson Fresco, na pierwszej naszej płycie The Time, Easy Money, utwór Easy Money, udało nam się zagrać dopiero za 17 razem. Bo zawsze ktoś się mylił, zawsze coś tam się rozpadało, zawsze coś było nie halo i zawsze i chyba za każdym razem, no, któregoś dnia zagraliśmy 6 wersji, drugiego kolejnych 7, potem znowu 4 i dopiero tam chyba 12 czy 17 lat raz był zagrany bezbłędnie, na tyle świeżo, że warto to na płycie te wsadzić i proszę sobie wyobrazić, jak się czujesz pod koniec utworu, nie? Kiedy wiesz, że utwór trwa 6 minut, zagrałeś 4,5 i wszystko się trzyma i w tej chwili, jeżeli ty się pomylisz, to trzeba będzie grać kolejny, znowu całą wersję, nie? To jest naprawdę, to jest naprężenie ogromne, czyli coraz mniej jakby ryzyka podejmujesz, im bliżej utwór się zbliża do końca, żeby po prostu nie wywalić tego wszystkiego. No ale to były jakby inne czasy, wtedy było więcej prób, teraz jest więcej edycji. Mam wrażenie, że no jednak granie takie z tym pistoletem przyłożonym do głowy, no kosztowało nieco więcej energii. No ale to jest w ogóle, no nie wiem, o czym jeszcze mógłbym mówić. No impresja. Też... Chopinie powiedziałeś niedawno w rozmowie z Andrzejem Zielińskim w Dwójce, że sam byś tego nie wymyślił i sam byś po Chopina nie sięgnął. Nie, Stanisław Sobula zadzwonił do mnie, to był tak taki producent, który rozdawał karty w polskim jazzie, Polonia Records, to było jego wydawnictwo, które do dzisiaj zresztą jest legendarne i bardzo dużo znakomitych płyt, przynajmniej mamy dostęp do twórczości artystów, którzy nagrywali dla tej wytwórni i zadzwonił do mnie z prośbą, z propozycją, żeby nagrać płytę solo z Chopinem. Ja mówię, ale z Chopinem to ja przecież, ale jazz, chodzi o jazz. No odpowiedziałem na początku nie. Ale rok czasu biłem się z myślami i pomyślałem, kurczę, stary, będziesz miał płytę albo nie będziesz miał płyty, co wybierasz? No i nagrałem tę płytę dla Stanisława Sobuli i ona gdzieś tam funkcjonuje jako pewien punkt odniesienia, chociaż może nie jest specjalnie udana. Zresztą wtedy poznałem Tadzia Mieczkowskiego, też realizatora dźwięku, z którym do dzisiaj się przyjaźnimy, też, który nagrał bardzo dużo płyt różnych w historii polskiej muzyki. Także no co, Chopin to było troszeczkę może głupie z mojej strony, takie niezbyt mądre posunięcie, ale no to dzisiaj to działa. A czegoś żałujesz, jeśli chodzi o swoją drogę artystyczną, skoro miałeś jakieś wątpliwości, jeśli chodzi o tego Chopina, czy też do dzisiaj no masz? Nie żałuję, można teraz to ja sobie mogę żałować, nie? Ale wtedy na tej płycie przez dobrych 10-15 lat do dzisiaj mam zamówienia chopinowskie. To mnie tak naprawdę zbudowało moją pozycję. To był kontrowersyjny pomysł, żeby grać Chopina na jazzowo, ale ja zjeździłem cały świat z tym repertuarem. Mnóstwo zagrałem koncertów, poznałem wspaniałych ludzi, też otrzaskałem się scenicznie. Zobaczyłem dużo sal koncertowych, popatrzyłem jak to się... Potem dostałem po paru miesiącach zamówienie z Francji, z wytwórni Opus 111, żeby nagrać ten repertuar ponownie. Tam już zmieniłem, poznałem też nowych ludzi, nowych muzyków, dużo się nauczyłem. Tam już to było grane jeszcze na inny rejestrator wtedy, nie na taśmę, tylko na pierwszy elektroniczny wielo. I tam już był możliwy montaż, ale taki bardzo prosty. No także ja dzięki tej płycie bardzo dużo uzyskałem dla siebie, więc to głupie byłoby mówić, że ja tego żałuję. Bez tej płyty w ogóle nie byłoby Leszka Możdżera tu dzisiaj przy tym stole. A Komeda? Mam też takie poczucie, że miałeś wpływ na kolejny renesans jego twórczości. I do dzisiaj
dzisiaj ten Komeda u ciebie funkcjonuje świetnie, bo grywasz przecież koncerty komedowskie. Ja bardzo lubię grać Komedę, bo to jest bardzo zręczny kompozytor, bardzo mądry facet i w tych nutach, którą zostawił, bardzo dużo miejsca dla wykonawcy jest i mogę naprawdę grać siebie tam. Dlatego bardzo lubię grać Komedę i zresztą wszystkim polecam, ale to też słychać, z kim masz do czynienia, bo pewien bagaż życiowych doświadczeń jest potrzebny, żeby zagrać Komedę w sposób przekonujący. No Komeda był rudy i miał jedną nogę krótszą, także w dużym cierpieniu spędził całe swoje dzieciństwo. Na pewno był przez kolegów maltretowany, więc on w muzyce się schronił jako w przestrzeni, w której mógł pielęgnować w sobie to światło i to piękno, tą delikatność, którą w sobie najwątpliwie miał i właśnie w muzyce mógł to zachować, bo wychodząc do świata zewnętrznego, no musiał się zabezpieczać na wiele różnych sposobów. To jeszcze jedno wielkie nazwisko polskiej pianistyki i w ogóle jazzu, Mieczysław Kosz. No, to też bardzo ciekawa postać. Też to jest człowiek, który no, stracił wzrok i tam był nawet taki wątek, że właśnie ojciec chciał go pozbawić życia i on chwycił się klawiatury jak koła ratunkowego i dzięki temu w 6 lat zrobił ogromne postępy. To jest niemożliwe w 6 lat osiągnąć tak dużo jak on przy fortepianie, ale jeżeli się walczy o sens swojego życia, o życie, jeżeli wróg jest poniekąd śmiertelny, czyli bezsens istnienia dopada cię w tak drastyczny sposób, a muzyka daje ci przestrzeń, w której możesz się wypowiedzieć, gdzie możesz mieć wpływ i możesz się wykazać, to muzyka staje się bardzo życiodajnym takim źródłem, w którym można się schronić i w którym można przeżyć po prostu, dlatego jemu się to udało. No wróg musi być śmiertelny, żeby człowiek się rozwijał. Tak, historia Kosza jest dramatyczna, ale też pokazuje właśnie to, o czym mówisz, że pasja, że muzyka, że to może w jakimś sensie życie uratować, a może nawet w dosłownym. Chociaż sytuacja, jak wiemy, tragicznie się zakończyła. Tak, ale też jest taki wątek, na przykład Basia Drążkowska, która kiedyś jadąc rowerem została uderzona przez przejeżdżający samochód w piąty palec na światłach i ten piąty palec został złamany, a ona miała za 2 tygodnie koncert właśnie dosyć ważny gdzieś tam w sali. Okazało się, że to był radiowóz nieoznakowany. To było w Brukseli, to się działo, więc no nie za bardzo było, jak sobie poradzić z tą sytuacją. Więc zrobiła cały program duży na 9 palców. Po piąty miała na ten blaku i stała się kompozytorką dzięki temu. Tak naprawdę wszystko to tak zwane zło, które nas spotyka i nas szachuje, tak naprawdę stawia nam granice i pewnego to są takie pewnego rodzaju wały przeciwpowodziowe, żeby się nie rozlewać, tylko żeby w konkretnym kierunku pójść ze swoją energią. I jeżeli się mądrze traktuje życie i jest się nienarzekającym człowiekiem i nie robiącym z siebie ofiary, to naprawdę z każdego złego wydarzenia można wyciągnąć jakieś tam pozytywne wnioski. Ja wrócę jeszcze do jednej sytuacji, do zespołu Miłość. Żałujesz, że do tej reaktywacji, może jednorazowej, na festiwalu nie doszło? Nie, czy w ogóle nie rozpatrujesz tego? Powstał fajny film z tego, że nikt nie przyjechał, zrobiła się bardzo fajna anegdota i bardzo fajne zwieńczenie filmu. Wręcz zaskakujące, rzadko kiedy się zdarza, że w dokumencie mamy taki suspens, prawda? Dokładnie, tym bardziej, że okazało się, że na początku filmu ja jestem osobą, która się nie umie przyjaźnić, a na końcu okazało się, że właściwie jestem jedyną osobą, która się umie przyjaźnić, bo ja na ten koncert dojechałem. Reaktywację, nawet mieliśmy ostatnio koncert gdzieś tam w gdyńskim Uchu. Tak, na rzecz córki Maćka Sikał, tak, która niestety zmarła. No niestety przegrała walkę. No być może z chorobą nie do końca trzeba walczyć. No to jest takie tam ogólne jakby, no to wchodzimy w takie rozważania w ogóle, na czym polega przywracanie zdrowia. Ale to też ciekawe, że Marcinie ten film poniekąd przywołałeś, bo tam też pada taka bardzo ciekawa maksyma, Leszku, jak mówisz o Mikołaju Trzasce, że jak graliście w Miłości, no to Mikołaj grał jak grał, ale był silny przekaz, którego ty wtedy, jak sam mówisz, nie słyszałeś, albo może nie chciałeś słyszeć. Ja go słyszałem, tylko irytowało mnie to, że umawiamy się na kwintę obniżoną, a on po prostu nie musi grać kwinty obniżonej, bo on akurat ma silny przekaz, w związku z tym on sobie gra kwintę inną, albo w ogóle jej nie gra, więc to trochę było nieuczciwe w moim odczuciu, że ja przez cały utwór muszę się pilnować, a on nie, bo on ma świetny przekaz. No to jednak było takie dosyć bolesne dla mnie, no ale Mikołaja bardzo szanuję, bardzo lubię barwy jego tonu i on od początku miał świetne brzmienie na saksofonie, no i był wolny, po prostu był wolny. Puentą całej tej sytuacji są słowa już po latach wypowiedziane przez Mikołaja, że mogłem zagrać. Tą kwintę. kwintę i zagrać ten koncert. No może i tak, ale to też pilnować tej kwinty to jest nudne po prostu. Ale zauważcie, jak się historia ciekawie ułożyła. Mikołaj, tak jak ty, Leszku, jest dzisiaj cenionym kompozytorem także muzyki filmowej. Tak jest. I tak z sukcesami, z nagrodami. Tak. I to też ta historia jest taka, może nie zagmatwana, ale w jakimś sensie właśnie zaskakująca. No powtórzę się po raz kolejny, że parametr wiary jest najistotniejszą częścią artysty, który wychodzi na scenę i akurat pod względem nasycenia prądem tego parametru, to Mikołaj ma bardzo wysokie wskaźniki.
A ty jakie masz wskaźniki, Leszku? Mam takie pytanie, czy czasem nie uwiera cię twoja wybitność, to znaczy, że niezależnie od tego, co zrobisz, i publiczność, i krytyka i tak przyjmie to wszystko z entuzjazmem, bo to można. No to nieprawda, ja mam bardzo dużo recenzji negatywnych na swój temat. To chyba nie dotarliśmy. No, jakoś nie. No, no to wiesz, takich rzeczy może wy nie pamiętacie, ale ja całe życie będę pamiętał, drodzy koledzy, ci, którzy mnie skrytykowali, ja mam te recenzje i kiedyś się zemszczę za nie, bo ja to wszystko trzymam, nie? Także no, te jednak to są bolesne czasami. Poza tym, no, bycie w przestrzeni publicznej wiąże się z tym, że jestem rozliczany z każdego słowa, które wypowiem publicznie, plus tam też miałem też tam w czasie pandemii tam jakiś taki felieton nieszczęśliwy, tak, w którym też tak, dostałem solidne baty, to też mi dało dużo do myślenia, nie? I tak dalej, więc zaczynam szanować jakby tak zwaną opinię publiczną, która też w pewnym aparacie pojęciowym funkcjonuje. Chodzi o to, że może i komunizm się skończył, ale został ten światopogląd materialistyczny i jednak trzeba szanować, że w przestrzeni publicznej funkcjonuje język materialistyczny. No i tego języka zacząłem świadomie używać, żeby porozumiewać się z ludźmi, którzy mnie słuchają. A kiedy mogę, to sobie rozmawiam o metafizyce, o duchowości, o rzeczach abstrakcyjnych i o rzeczach, których publicznie się nie mówi, bo nie ma takiego zwyczaju. Tak jak dzisiaj, choćby w studiu jedynki, tak. Poniekąd również o tym. Leszku, jakie emocje w tobie, mam nadzieję, buzują w związku ze zbliżającą się trasą koncertową z Larsem i Zocharem? W listopadzie będziecie w kilku miejscach, w kilku miastach. Nie mogę się doczekać. To będzie jak nurkowanie w basenie z gorącą wodą. To będzie świetne. Będę mógł sobie pograć na trzech fortepianach, złamać te wszystkie reguły gry i pokazać publiczności, że otwieramy nowy rozdział. Ten zespół dostał nowych skrzydeł. Ta płyta naprawdę jest niesamowita. Jestem bardzo szczęśliwy, że wyszła i Beamo będzie miała premierę właśnie w listopadzie. I serdecznie Państwu polecam ten materiał, bo to jest naprawdę coś innego niż zwykle. A udało nam się zachować to, co w tym zespole bardzo dobrze działa. Piękną melodykę, przestrzenność brzmienia, pewnego rodzaju kulturę wypowiedzi. To jest bardzo fajne w tym zespole. Gdzie was będzie można zobaczyć? Ruszamy 16 listopada, zaczynamy od Lusławic, potem jedziemy przez Bielsko-Białą, Warszawę i Gdynię, gdzie gramy 19, 20 listopada Łódź i potem od 24 odwiedzamy Wrocław 24 listopada i Katowice 25 listopada w Nosprze. To na razie trio i trasa i płyta, a co jeszcze planujesz? Kończę z Gosią Bańką płytę z poezją poświatowskiej. Graliśmy te utwory w audycjach. Tak, oczywiście. My jesteśmy w tej chwili w fazie końcowej. Robimy to w końcu we dwójkę, bo przez moment szedł z nami Bartek Samitowski, ale on poszedł swoją drogą. Teraz zostaliśmy we dwójkę z tym materiałem. Wracamy na stare śmieci, że tak powiem. No i teraz to jest jakby to, czym najbardziej żyję. Właśnie płyta Morze dla Niesąd Fresko i poświatowska, która była też oświeconą, natchnioną i osobą mającą bardzo głębokie odczyty rzeczywistości, także to jest pasjonujące wchodzić w ten tekst. A oprócz tego cały czas na bieżąco doraźne zamówienia różne realizuję. A trudno cię zaprosić do współpracy? W sensie, co decyduje, że zagrasz solówkę u kogoś? Nawiązuję teraz do Koczis między innymi. Albo emocje, albo pieniądze. Aha. No i też wiadomo, że to też musi jakoś tam się zgadzać, nie pasować w miarę do wizerunku, ale bardzo dużo rzeczy robię też rzeczywiście za darmo z kolegami, bo po prostu kocham muzykę. Z Koczis to była taka propozycja dosyć zaskakująca i właśnie przez to, że była zaskakująca, to w nią wszedłem. Chciałem zrobić 6 utworów, ale okazało się, że to są tak trudne kompozycje, że udało mi się nagrać tylko 2 czy 3, już nie pamiętam w tej chwili ile. 2. No bo to chciałem zrobić w 2 dni to nagranie, ale no okazało się, że to trzeba zrobić, przygotować sobie nuty, nauczyć się tego, wyćwiczyć, znaleźć formułę. Także to nie było tak proste, jak na początku mi się wydawało. A jak dzisiaj słuchają nas rodzice, którzy, albo którym się wydaje, że mają utalentowane dziecko, to byś co polecił tym rodzicom, żeby iść w pianistykę? Jak najbardziej. Przede wszystkim słuchać dobrej muzyki, najlepiej Bacha, Vivaldiego, Beethovena, bo ten system 12-kowy, temperowany, on pobudza umysł dziecka, tworzą się fajne połączenia z płatami czołowymi. Neuroplastyka mózgu też inaczej pracuje, jeżeli jest grana muzyka, która ma mocną zawartość tonalną, także polecamy serdecznie Państwu puszczać, bo będą dzieci potem inteligentniejsze, będą się szybciej uczyły języków i będą miały rozbudzoną odpowiedzialność za dobro wspólne. Bardzo dziękujemy. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo długo żeśmy gadali. Gościć się w studiu jedynki. No i ta cała rozmowa
Do obejrzenia także i do wysłuchania. I do odsłuchania. Premiera w sobotę po 14. Leszku, wszystkiego dobrego. Dziękuję i dziękujemy. Bardzo. Dzięki za zaproszenie. Leszek Możdżer w studiu programu Pierwszego Polskiego Radia. Leszku, oby do rychłego zobaczenia i usłyszenia. Dzięki.